politycy lewicy uważają, że obecna władza nie do końca radzi sobie ze sprawami gospodarczymi. Ich zdaniem skutkuje to galopującą inflacją. Inflacja to najgorszy złodziej, który zabiera nam pieniądze z kieszeni. Co się stało przez te 4 lata, za chwilę państwo zobaczą. Co się stanie przez następne 4 lata, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie prowadzić taką politykę gospodarczą, to państwo też zobaczą. Według wyliczeń lewicy za 4 lata kilogram jabłek może kosztować ponad 6 zł, ziemniaków 9 zł, a główka kapusty nawet 20. Prosty przykład kapusty. Ceny kapusty rosną w zatrważającym tempie. Dzisiaj kapusta, główka kapusty kosztuje około 4 zł. Wiecie państwo, ile będzie kosztowała w 2023? Około 20 zł. To zaoszczędzisz trochę, Włodku. Ale jak ktoś lubi kapustę, to po prostu tyle będzie płacił. Dlaczego? Dlatego, że nie ma dobrej polityki dotyczącej retencji, dotyczącej wspierania rolników, jeśli chodzi o ich produkcję rolną. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.